Potrzeba dobrego kremu na co dzień pielęgnacyjnego i szczególnie tego, który nocą się mną opiekuje, była zawsze duża. Ja myślę, że moje problemy są problemami naprawdę większości kobiet. Ja siedzę starczo od rana do nocy i to nie jest to powietrze. Teatr kojarzy się z kurzem i z pudrem. Ja jestem typowa. Z tym byłam zaprzyjaźniona od dawna, z takim robieniem kremu na miarę, robieniem kremu na receptę. I ponieważ Jarek jest chemikiem, więc powiedziałam, czy nie mógłbyś się zastanowić nad takim kremem. I wtedy poprosiłam o taki krem, który będę mogła stosować właśnie o każdej porze dnia i nocy. O krem, który ma wiele funkcji i powstała ta nasza jedynka. To pierwsze wrażenie, które jest tak ważne dla kobiet, ale to pierwsze dotknięcie skóry jest moim zdaniem naprawdę duży procent sukcesu. Umiejętność też wyboru rzeczywiście substancji stabilnej, aktywnej też ma bardzo duże znaczenie. Szukaliśmy po całym świecie i udało nam się znaleźć część w Europie, część w Stanach Zjednoczonych. Wiedzieliśmy jak szukać, mieliśmy pewien bagaż doświadczeń i staraliśmy się wszystko co najlepsze wykorzystać w tym projekcie. Można mieć to, co inni na rynku, a można pracować nad czymś naprawdę unikalnym. Klientki zaczynają szukać produktów o wysokiej jakości. I to jest właśnie szansa dla marek, które są etyczne, uczciwe w działaniu i potrafią zrobić dobre produkty. Klient, jeśli po to nie wróci, no to marka nie istnieje. Mając grono dobrych specjalistów, można uzyskać taką niewielką przewagę konkurencyjną, która później przekłada się na sprzedaż i na sukces firmy. Każdy taki specjalista to jest jak aktor. Jeden jest dobry w komedii, no drugi... Tak, my sobie powiedzieliśmy na początku, że będziemy tak długo badania prowadzić i tak długo szukać, dopóki nie stworzymy takiego ideału, który będzie odpowiadał i Krystynie i będzie produktem doskonałym, gdyż czuliśmy taką odpowiedzialność za nazwisko. W pewnym momencie doszliśmy do takiego momentu, kiedy rzeczywiście powiedziałam, to, ten krem to i kolor, i zapach, i konsystencja, i to wchłanianie, i to wszystko wydaje mi się, że to jest to. No i mamy homogenizatory. Te maszyny są bardzo wysokiej jakości. Polskie kosmetyki na polskich maszynach. Super. Ale przede wszystkim to jest wszystko ładne. Urodziwe maszyny. Wygląda jakbyśmy w kosmos mieli polecieć. Bardzo dziękujemy. A zapach nadzwyczajny. A tu jest ile kilo? 15 kilo. No jest taka mała skala przemysłowa. Przenoszenie skali, czyli właśnie z laboratorium do półprodukcji i później do produkcji w zasadzie też jest trudne technologicznie. To trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby ta masa przeszła to wszystko i się nie rozleciała. Te próbki, tak, które ja dostaję do domu, co teraz używam, to są z tego jeszcze. Jeszcze z laboratorium. Jeszcze z laboratorium. Tak. Najpierw z laboratorium, potem z tego małego. A dopiero później. A dopiero potem idzie z tego ogromnego. Zwyczajowo na dużej maszynie ta jakość jest jeszcze lepsza, nie? Bo tam to się wszystko rozkłada, lepiej jest wymieszane. Ale... Tutaj już jest taka skala, że to tak dużo dobra, to się wydaje, że... Można się wykąpać w kremie. Wszystkie te uwagi ciągle zgłaszałam i ciągle testuję, ponieważ przygotowujemy się do nowych rzeczy, niespodzianek i ciągle to tam stoi przed moim lustrem i używam tego. Tak naprawdę każda kobieta jest z siebie w jakimś sensie niezadowolona. I to nie chodzi o
twarz, ani o figurę, bo to nie jej wina. Ale każda, nawet największa paskuda, może coś zrobić ze swoim wyglądem. Chodzi mi o osobowość, o styl, o élan, o coś, co zwraca uwagę, co od razu nadaje tej kobiecie piętno tego, kim jest, jak myśli. Trzeba mieć odwagę powiedzieć, nie wiem, nie umiem, nie rozumiem, ale czuję, ale chcę, ale mam serce, ale rozumiem ten problem, rozumiem innego człowieka, mam uczucia, mam empatię, że nie ma po co udawać, że lepiej jest powiedzieć prawdę, lepiej powiedzieć nie umiem, nie rozumiem, nie kocham, nienawidzę. Bądź prawdziwa.